Ej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dziś znajdujemy się ponownie w Rdzeniu Trzecim, Władcach Tytanów. Co się stało z monolitami, już wam tłumaczę. Otóż zapomniałem o tym, iż czeka nas jeszcze wyprawa z powrotem do... To była na Antigue bodajże, albo to Carigue, nie pamiętam, na Antigue bodajże, gdzie będziemy musieli znaleźć fragment od Difuega, bo gdzieś o nim totalnie zapomniałem, mówię wam, to... No, w sumie było 5 miesięcy przerwy, tak, pomiędzy Lizenem w pewnym momencie i myślę, że to nic dziwnego, że zapomniałem. A tymczasem pójdźmy już do Magnusa, ponieważ możemy mu jeszcze złożyć raport, że ej, tamten gnom już pracuje, tak? Jest. Gaddy, the gnome from the harbor is taking care of the new mine. That was quick. Well done. This is a huge step forward. Okay, mamy wszystkie raporty. Now you have all the reports from the mines. John ma, w sumie. Yep, some are satisfactory, others less so. As always, we must work with what we have. Good work. I didn't think much of you at first, but let's just say that your performance has convinced me. What would be appropriate compensation for your service? Na razie nie będę z nim rozmawiał, bo wydaje mi się, że to powoduje, iż byśmy dołączyli do grupy, do kasty strażników, a tego na razie nie chcę. Ja wam mówiłem, że raczej do strażników nie dołączę. Póki co bardziej interesuje mnie Kalador i łowcy demonów, ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Natomiast ja obiecałem, że będziemy mogli sobie wytworzyć, prawda, parę mikstur. Zobaczmy. To jest wywar do wytrzymałości, duch. Co potrzebujesz eliksiru celności? Eliksiru sobie zobaczymy, co tam ma ten gość jeden. Pamiętam, że on miał całkiem sporo tych mikstur właśnie. Eliksir ostrzy. Jest mi potrzebny więcej eliksirów ostrzy. Okej. Okay. Jest mi... bardzo dużo jest potrzebne eliksirów ostrzy, z tego co widzę. Eliksir celności też, eliksir woli, mikstura magii, eliksir obrony. Dobra. Pójdę na kupię, ile się tego da. Bo zanim wyruszę stąd, chciałbym póki co narobić tych mikstur, ile no jakby pozwolą mi te moje przepisy. Chyba tak będzie najlepiej to ująć. A to nie Erasm akurat mnie interesował. Gdzie tam ten gość może być? Pewnie teraz je albo właśnie stoi gdzieś tutaj. Nie, to jest Frauko. Lumbrok właśnie, jesteś tutaj, panie kolego. Pokaż mi, czy masz już mana nowo, okej, okay, więc można od niego pokupować dosłownie... dowoli, hehe, eliksiry. Trwogi nie był mi potrzebny, oręż cienie nie. Nie chcę zakończyć handlu, chcę najpierw dobić targu. Cały czas mylę się z klawiszologią, muszę przyznać. Więc Mary, zobaczcie, jak drogie są te rzeczy, które mu sprzedaliśmy za grosze dosłownie. Masakra jakaś. Już ich nie ma teraz, o proszę. Ciekawe. Czyli... Nie wiem, kiedy mu się to na nowo jakby zrespi w ekwipunku, ale to w takim razie, no... Nie będę płakał, po prostu polecę i zrobię, ile dam radę mikstur tych, które mnie najbardziej interesują. A później będziemy rozwijać tę alchemię, wydaje mi się. Tak będzie najciekawiej. To jest eliksir złodzieja. Eliksir obrony w ogóle mogę zrobić. Czemu tego nie zrobiłem i ja go kupowałem? No głupi ja. Eliksir cienia zrobimy wszystkie, tak samo. Eliksir ducha i eliksir obrony razy 4. Czyli muszę zrobić całkiem sporo tych... eliksir wywar, tamten wytrzymałości razy 4 możemy zrobić. No, trochę za dużo tych eliksirów obrony zrobiłem, ale to żaden problem ostatecznie. Widzicie też, większość tych eliksirów wymaga, przede wszystkim żaden z tych przepisów na ekstrakty, wymaga, jeszcze są eliksiry, ekstrakty, eliksiry, wywary lub pasty, wymagają dodatkowo jakiejś rośliny, wszystkie z nich w sumie. Tam na przykład już brakło korony bohatera, krwawy kapelusz, ognisty cień. Mieczociern. Czy jest coś, co natomiast chciałbym zrobić? Nie bardzo. W ogóle właśnie, kupiłem cholera jasno, no głupi ja. Zobaczcie, nakupiłem tych eliksirów magii, nie? Za tam chore pieniądze pewnie. Patrzcie, ile tego mogłem zrobić na spokojnie sam. Dobra, no ale trudno. Zrobiłem, co zrobiłem. Mamy trochę mikstur z trwałymi efektami, tak więc wypijmy je od razu. Bo to jest zawsze na propsie. Widzicie, głupi ja, tak jak mówię, głupi ja. A zobaczcie, ile nam to wytrzymałości da. O kurwa. To może być OP. To może być OP. Paniactwo. Czarne serce, maksimum krwi, dusza. Co się dało z czarnych serc zrobić? Kurczę, pamiętam, że coś się dało z czarnych serc zrobić. Trzeba było je chyba dać kostuchowi, więc zobaczymy potem. Nie chcę na razie tego używać. Tu są rzeczy nietrwałe, więc aż tak mnie nie interesuje. To
zobaczmy, może jeszcze coś nam się tutaj trafi z trwałym efektem. To są rzeczy, które co prawda dają mi trwały efekt, ale one będą mogły być przekute w mikstury. Więc spoko. I zobaczcie, wytrzymałość 80. Kurde, tylko najgorsze jest to, że właśnie, widzicie, to, że ja sobie to dobiłem eliksirami, spowodowało, że automatycznie zwiększył mi się poziom. To nie jest tak, że eliksiry... może inaczej, ilość chwały potrzebna na ulepszenie danego elementu jest równoznaczna, idzie jednocześnie z expem. Jeśli sobie ulepszymy miksturą 5, to i tak na kolejny poziom potrzebujemy więcej chwały. Więc na dobrą sprawę trzeba było zostawić mikstury na dużo późniejszy etap. Trochę mi głupio, ale z drugiej strony aż tak bardzo mnie to też nie boli. I tak się czuję zadowolony. Dobrze, to załatwione. Musimy w takim razie, moi drodzy, wracać na statek. Więc wróćmy tu do portu. A nie. Mogę przecież wrócić na statek w ten sposób, dużo łatwiej. Miałem tego gościa wziąć, Horasa, ze sobą, ale my tu jeszcze wrócimy, tak? Więc nie płaczemy, nie krzyczymy. Tylko się na misję, nie wiem, nie spóźnimy czy coś. Zobaczmy, przede wszystkim legendarne przedmioty z takich mniejszych miejsc. To jest Kalador Takarigua. Umieszczamy sobie na Takarigui w sumie misję. I zaraz tam wyruszymy, tylko jeszcze kostów właśnie. Ale nie, on mi nic nie może zrobić z tymi sercami na razie. We're on Tyrannus. What will you do now? The mage Erasmus sent me to Takarigua to get the monolith stone for him. He needs it for his experiment. He calls it his reactor. If I turn up at Erasmus's, I will have to justify myself again for all sorts of crap. Come on, give me the stone. I'll do it for you. Really? I owe you one. Here's the stone. Take it to Erasmus. He will be pleased. Ale mi kurwa teraz głupio. O nie. Cały czas miałem ten fragment monolitu pod ręką. Dobra, ale i tak popłyniemy na inne wyspy, żeby sobie troszkę ogarnąć. O jak mi głupio. What are you gonna do? I'm glad that I'm part of your crew. But to be honest, I should go and speak to Furuko. He told me that I should come and see him when I'm back from Takarikiwa. Okej, czyli muszę go wziąć. Dobra. What's the problem? Just go and speak to Furuko. Yeah, sure. Which means I'll get yet another lecture from him. Responsibility and the consequences of not following the Major's orders, blah, blah. Okay, I took a little longer than intended on Takarigua. But it was a real tough nut to crack. Okay. Niech będzie. Yeah, I agree. Sure, because you were there too. I just think the Majors could show a little more gratitude. After all, we're risking life and limb for them. No właśnie, a czy ja mogę pogadać z Farukiem? Bo może to nam coś odblokuje. What if I speak to Furuko? Well, you've actually helped me enough already. I don't know if I can ask that of you as well. I'll survive. All right. Thanks. I will return the favor. Just don't tell him I've been on a thieving spree on Takarigua. He's already... Well, you'll find out when you talk to him. O, patrzcie, jakie rzeczy nam powychodziły, nie? O, ja pierniczę, teraz mi tak głupio. Dobra, Edward, ty mi już nic więcej nie pomożesz na chwilę obecną, więc tak. Wyruszamy, moi drodzy, jeszcze. Jak mówiłem, ale nie tak. Chciałem wyruszyć na Takarigue. Na nowo, właśnie po ten jeden artefakt głównie. Czy ja mogę się jakoś tam szybciej do niego dobrać? Pum, 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 pum. Mogę teoretycznie. Mówiąc totalnie, praktycznie nie pamiętam tegoż miejsca, więc wybaczcie, jeśli gdzieś się zaplączę, czy zrobię coś głupiego. Ale nie pamiętam po prostu całej struktury tej wyspy. No, minęło, nie wiem, 6-7 miesięcy od kiedy ostatnim razem. No patrzcie, to tutaj było. A, czyli widzicie, tak, czyli trzeba najpierw przeczytać o danym skarbie i dopiero potem można go wykopać. Pamiętacie, byłem tutaj. Mówiłem, że jest tutaj flaga. Byłem tutaj i nie mogłem tutaj kopać wtedy. Czyli potwierdziło się to, co myślałem, że trzeba najpierw przeczytać o artefakcie i dopiero potem będzie on do znalezienia. To jest słabe. Znaczy, naprawdę nie lubię tego typu rzeczy. Uważam, że jeśli coś zaznaczone X-em
Ja wiem, spodziewam się, że to jest właśnie ułatwienie takie, wiecie, że ma nam to ma pokazać, ale jeśli coś rzeczywiście byłoby zaznaczone X-em w świecie, to byłoby to dużo, dużo przyjemniejsze, bo wtedy podczas eksploracji moglibyśmy trafić na artefakty takie, o kurde, tak samo jak są te artefakty, wiecie, które po prostu leżą gdzieś, takie, o kurde, tutaj jest X, mogę tutaj kopać. Natomiast no, wyglądało to jak wyglądało w rzeczywistości. Dobra, wróćmy na statek znowu. Ponieważ chyba już nic tutaj więcej nas na Takarigu i na Takarigule nie trzyma. Ja mogę przekuć dwie bronie, no ale tego na razie nie mogę zrobić za bardzo, tak całkowicie szczerze. Ja mam nowych sojuszników, piracki sojusz, załoga, przyjazna zmiana. Muszę iść do Faruka, Antigua w takim razie, moi drodzy. Wróćmy na Antiguę jeszcze. Pum. Antigua tym razem nas wzywa i płyniemy. Czekajcie, to nie z tej mapy akurat. Antigua. Tak jak mówię, wykonamy dziś troszkę tych misji pobocznych przede wszystkim, które nie będą jakieś ultra ciekawe, ale... Czekajcie, coś właśnie spieprzyłem mocno, prawda? A, okej. Okay. Wiadomość jest dla Wilsona, a nie od Wilsona. Palador, to jest... Tylko... Z tym szacunkiem uważam, że to powinno pójść na... Bo to jest tutaj mecz teraz zasłonięte z moim mieczem. O, dobra, teraz widać. Antigua. To jest zakładca Antigua. Co prawda przyjęliśmy tam misję, ale gość jest na Kaladorze i to jest takie... no cóż. Dobra, trudno. Ale w takim razie sobie zaznaczmy kile. Tak jak mówię, będziemy po prostu pływali dzisiaj. Dzisiaj jest dzień pływania. Kila. Gdzie była kila? Tutaj była kila. O jest. Let's get, Au. Zamknij, proszę cię. Puściłbym mu w pierdzie, ale sobie daruję. Też z mnie te serca gdzieś intrygują, bo nie pamiętam, co mogłem z nimi zrobić. Natomiast my teraz wrócimy już do tego pana, który zbierał srebra stołowe i oddamy mu je, dlatego że, no w sumie, jak on się nazywał? Colby. Albo Colby chyba, bo też się go czytało. Możemy mu to oddać, będziemy wtedy mogli sprzedać całą resztę srebra, jak będziemy chcieli tylko. I have some silverware here. Dobra. Thanks. Thanks. What will you do with all the stuff now? I know someone who hangs around with the mages. He told me that they like silver stuff. I'm bound to wrangle a good deal with those guys. Nie wiem, czy rzeczywiście dostanie czegokolwiek aż tyle. Ale cóż, walka wręcz i posto mnie interesuje, tym bardziej, że nie mam aż tyle golda też, żeby móc za to wszystko płacić, więc na razie sobie darujemy. Wracamy na mapę, klikamy E, wracamy na statek. Jak dobrze pamiętam, tutaj co prawda jest na Kili jeden z legendarnych przedmiotów. Tum. Był, ale on był daleko. Daleko w terenie, gdzie jeszcze nie mogłem wejść, prawda? Tak jest. Więc my się tam na razie nie udajemy. Wracamy jeszcze na Taranis też raczej nie. Nie pamiętam tylko... Właśnie, zaznaczmy sobie to, bo to mi gdzieś miało pokazać, gdzie jeszcze mogę znaleźć dwie rzeczy. A, jedna rzecz jest na Taranis. A, no tak, bo ona jest w tym zamku. Też jest to na zakładanie teren niedostępny, więc to można olać. I... To w takim razie, czyżby już wszystko? Żebym wykonał wszystko, co chciałem zrobić dzisiaj? Pobocznych? Istnieje to szansa. Nawet większa niż mniejsza. Więc można iść do Faruka. Będzie można potem wypłynąć na Kalador, moi drodzy. Nie, już jestem na statku. Patrzę na czas. No to chyba jeszcze dzisiaj wypłyniemy na... Wybrzeże Krabów, tam nic nie ciągnęło. Wypłyniemy jeszcze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku na... na Kalador. Ja mówię, na to by wychodziło. Tylko tak, najpierw chciałbym się przenieść. Raz, dwa, trzy, szybciutko tutaj. Lecimy. Aha, nie wziąłem z sobą oczywiście nikogo, bo czemu by nie. Zapominam o tym, że zawsze jak wracam na statek, to muszę wybrać postać. I dopiero wtedy mogę z nią gdziekolwiek iść. Znaczy bardziej z nim, bo tutaj wszyscy są mężczyznami w naszej załodze póki co. Więc zobaczymy, czy Paddy jeszcze... Powinniśmy dać radę zrekrutować Paddy. Szczególnie, że większość tych osób wymaga od nas tylko po prostu statku, a nie jakiegoś konkretnego statku. On swoją misję w ogóle wyekwipowaną, ale to żaden problem. Niech sobie tam świeci na razie, do mnie aż tak nie boli. A na Kaladorze, oj, będzie co robić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mamy tam od cholery jeszcze trochę misji pobocznych do zrobienia. Tak autentycznie, tam jest tyle skarbów, tyle artefaktów. Chyba z 6 czy 7 na całą wyspę, więc... Znaczy na wyspę to jest w sumie półwysp. To nie jest nawet półwysp, to jest... Nie pamiętam, jak się to nazywało. Ta konkretna...
geograficzna kraina. Może tak nazwać. Dobra, użyjemy. The thing fits perfectly. Fragmentu monolitu i mamy drugi monolit załatwiony. Albo i trzeci w sumie. Właśnie, dobre pytanie, czy ja tam ten północny ogarnąłem? Czy ja ten północny ogarnąłem? Chyba... Zobaczmy. Wychodzi na to, że chyba tak, bo już nic więcej nie mam. Albo dopiero wyjdzie coś jeszcze z tym trzecim fragmentem. Okej, dobra, to w takim razie wracamy, moi drodzy. Do Erasma idziemy i do Faruka. Są dwie osoby, które nas interesują aktualnie. A potem zobaczymy, no zobaczymy, co przede wszystkim nam powiedzą tutaj ludzie, z którymi się spotkamy. Tylko właśnie, jeszcze pytanie, co... Czegoś nie ominąłem, no bo cały czas siedzi mi to z tymi dwoma artefaktami. Pewnie już mi Kurhan napisał, ale pewnie się tym zajmę później dopiero. Widzę, że wszystkie postacie dzisiaj dostały downy, nie mogą wykonać swoich zadań. O. About the monolith. Yeah. About. I brought Horus from Takarigura along with me. I was worried that he might never return. And the stone? We have the monolith stone. Wonderful. The stone will do its job as soon as it's inserted correctly into a monolith. That's wonderful news. I knew De Fuego still had the stone. How is old Governor De Fuego anyway? He's dead. Oh, that's, where were we? About the monolith. I placed all the stones in the monolith. Nareszcie. Thanks be to the builders. You've done good work, lad. Here, take this as a reward for your heroic deeds. I'm sure you can use it. W ogóle oni tutaj teraz zauważyłem, oni mówią o budowniczych. Z tego co kojarzę, to budowniczowie, nie wiem czy tak się to odmienia to słowo, byli również pewnego rodzaju kastą, tą taką pseudoastecką kastą w Gothiku II. I znowu widzimy tutaj takie te. No nie za fajne, nie lubię tego, muszę przyznać, że tego nie lubię akurat u Piranii, że oni dosłownie w każdej swojej grze praktycznie kopiują, znaczy w każdej grze, w każdym uniwersum, z Gothica na, przerzucili na Rizena, chociażby właśnie budowniczych, przerzucają praktycznie zwierzęta. Jak zagram w Alexa, mam nadzieję, że to się zmieni, chociaż do Alexa nam jeszcze troszkę zostało, trzeba przyznać. No, chociaż z drugiej strony, no, została na dobrą sprawę jedna wyspa duża, czyli nie wiem, 20 odcinków, myślę, że skończy... 20 odcinków? No myślę, że tak, że 20 odcinków skończymy Rizena do końca już całkowicie i zamkniemy go. Pamiętajmy o tym, że ja praktycznie tego Rizena robię na 100% albo coś w okolicach, więc nie jest chyba źle. What'll happen now? We need to check a couple of things before we can try to start the reactor. You'd best come back later if you want to be there when it happens. What should I do in the meantime? Master Zacharias is busy, so maybe you'll find answers elsewhere. Travel the world and broaden your horizons. Join a faction as well. General Magnus can tell you a bit about the Guardians. Right. What was I doing? Dobra, okej, to mamy ogarnięte. Jeszcze Faruko. Trzeba iść do Faruka. To był Lumbrok. Aktualnie się znowu też widzicie zawiesił, jak cała reszta postaci. Gdzie był? Tutaj jest ten strażnik, to nie. Gdzie był Faruko? Wiem, że mógłbym go sobie zaznaczyć na mapie, ale wydaje mi się, że to mi zajmie dłużej niż po prostu szybkie przelecenie tutaj i sprawdzenie, kto jest gdzie. Mimo wszystko jest Faruko. Nie rób nic głupiego! Horas, the Guardian, was supposed to contact you. Right, I see. Go on. He's been held up. Is that so? Well, let's waste no more time on Horace's silly tricks and get down to action. Dobra, niech mi da zadanie. O, proszę bardzo, czyli dałby mi zadanie. Znaczy, chciał dać wtedy Horace'owi jeszcze jedno zadanie, ale w takim razie to my je przyjmiemy. Czemu by nie? Cut the crap. Just give me your assignment. Yes, it's urgent. Master Erasmus's work on the reactor is exemplary. But if we had some more rock crystals, we'd vastly improve its efficiency. Some guardians have been sent out to the other islands in the southern seas to search for them. Unfortunately, only a small amount of them have reached me so far.
we definitely need the spoils of the other Guardians. Horace should look for them and bring me their spoils. That should be all of them. Horace should know exactly what to do. Jak słyszycie, z tyłu nam klaszcze goblin, bo znaczy gobos, bo weź panie wyjść, tak? I tak dalej, ale to co my mamy w takim razie zrobić? Bo teraz dostaliśmy tę misję i czy ona będzie związana z wspólnoty? Muszę dołączyć do wspólnoty, żeby kontynuować reaktor, ale właśnie to jest dobre pytanie, gdzie ja mam teraz to magiczna wydajność? O, to jest to. Okej, Horace ma dopilnować, żeby magowie mieli zapasy skalnych kryształów, a mamy chyba ze dwa skalne kryształy, jak się nie mylę. Więc nie powinno być źle. Dobra, pogadamy z Horacem. Faruko needs more crystals. He says you know about some guardians who are looking for crystals on other islands. Yeah, right. You should find them and ask about their spoils. Okej. Dawaj mi te osoby. Where can we find guardians looking for crystals? Well, which islands can we reach by ship? Takarigua, co oczywiste. Takarigua, of course. I searched as much of Takarigua as I could, but I couldn't find any crystal. Ej, powiem wam, że ta misja, wydawało mi się, że będzie ona krótsza, wychodzi na to, że nam zajmuje połowę odcinka już, prawie. The Pirate's Den of Antigua. Ramon's there. He actually should have been back a while ago. I hope the pirates didn't kill him. Okej, czyli będzie trzeba przyjść do każdego maga i od każdego maga to zabrać. Czyli, moi drodzy, mamy robotę na końcówkę odcinka. No w sumie tak. A później wypłyniemy na Kalador, prawda? The Iron Bay of Kalador. That's where you'll find Sisko. He doesn't stop short of anything. It wouldn't surprise me if he robbed even a few graves on Kalador. Has anyone searched Tyrannus? Of course. But who knows whether we found everything Tyrannus has to offer. That stuff's hard to find. We don't know where to look, so it's like trying to find a needle in a haystack. Mm-hmm. The tropical island of Kila. Kila? Right. Leonard is there. He was babbling on about spider dens and a dense jungle. I wonder if he found anything. Coś mi się kojarzy z osobą, która narzeka na pająki. Ja nie pamiętam, czy to była ona właśnie. How many islands do we have to comb? I think we'll need to be patient with this. I'll let you know when we've found enough. Okej, okay, dobra. Można jeszcze pytać dalej go. Dobra, poznajmy tego gościa bardziej. Interested in crystals? Absolutely. A. Did you find some? Maybe. Listen, I'll give you some recompense in return. Whatever you need, you'll get. Liczyłem, że to będzie bardziej na zasadzie jakiegoś takiego flavoru fabularnego, że ej, interesuje się kryształami, a tutaj bardziej chodziło, jeśli chodzi o kryształy, tak? Takie gotykowe bardziej. Czy też to, co już widzieliśmy w Rizenie, jak tam było, jeśli chodzi o monolity, tak? Here, one crystal. Excellent! And here's your reward. Mam jeszcze jeden. Here, one crystal. Excellent! And here's your reward. Dobra, fajnie. To, wybaczcie, to tyle jeśli chodzi o niego. Można sobie w sumie zaznaczyć misję. Ramon, to był Antigua, to możemy od razu tam popłynąć, bo w sumie co prawda tam byliśmy dopiero co, ale można popłynąć jeszcze raz. I zobaczyć, czy Ramon nam da ten kryształ, czy on w ogóle ma kryształ przy sobie. On, jak dobrze pamiętam, był zaraz w mieście, tak jest. I on chyba, my mu nawet dawaliśmy kryształy, ale dawaliśmy mu te zwykłe, niebieskie, magiczne, a nie skalny, więc zobaczymy. O, można go okraść. Liczyłem, że dostanę kryształy, szczerze mówiąc, tylko dlatego chciałem okraść w sumie. Dobra, i mów mi o skalnych. Ever heard about rock crystals? Of course. Those crystals are why I'm here. Rock crystals are a special type. I found three of them near a lake. Okej. Give me the rock crystals you found. Why should I? Master Faruko sent me. He needs the crystals urgently. Oh, you know Master Faruko. In that case, here. Hurry up and take them to him. Faruko has been waiting for these for a long time. Nie dziwię się, że nam to oddał od razu. Pamiętajcie, że dostęp do magów raz jest bardzo ciężki, jeśli damy radę przez studnię na przykład przejść nawet. A dwa, no, nikt nam nigdy nie wspominał o mistrzu Faruko, tak? On też, nasz bohater, nie mógł wiedzieć i raczej ciężko byłoby się dowiedzieć, że mistrz Faruko akurat potrzebuje tych kryształów, więc
to, że on nam je oddał, nie dziwi mnie, tak? Jakby ktoś do mnie podszedł i powiedział mi, ej, ktoś tam coś od ciebie chce i wiem, że nie byłoby szansy, bo na przykład byłaby to bardzo ciężko dostępna osoba, którą tylko ja znam, to też bym prawdopodobnie takiej osobie, powiedzmy, uwierzył. A ja widzę, że Risen znowu mi spieprzył ikonki na pulpicie, w sensie, jako że Risen nie odpala się chyba bodajże w 4K, tylko jest upskalowany, to w momencie, kiedy mi zetnie grę i ją wyłączę, to mi się pieprzy wszystko na pulpicie i muszę na nowo ustawić ikonki, więc dzięki, Risen. Użyłem trochę niefajnych słów, no ale nie wiem, czy kogoś to jakoś specjalnie dziwi. O! Pierścień z ostrzem, właśnie, to było na kredyć kieszonkową. Kurde, ja potrzebuję na otwieranie zamków. O, nie masz, panie kolego, co? No nie masz. Liczyłem, że będziesz miał. No nic, dobra, trudno. Liczyłem, że będzie miał naprawdę pierścień na właśnie otwieranie zamku, byłoby to wygodniejsze. No i kurczę, tego ducha sobie tak ulepszyłem niepotrzebnie znowu też miksturami. Liksturami. Będę sobie pluł w twarz, ale no trudno. Zrobiłem, co zrobiłem. Dobra, wracamy na statek w takim razie. Zaznaczmy sobie nową misję w dzienniku. Znowu. Tym razem była to bodajże Killa, jak dobrze pamiętam. Disco na razie odpada, ponieważ on jest na Kaladorze. Ustawimy sobie łupy Leonarda, czyli tak, jesteśmy na statku, bierzemy się na Killę i Let's get, idziemy pić te Kille czy coś. Dobrze, tylko gdzie on był? Raczej gdzie on jest? A, on jest tam, dobra, to co? Najprościej będzie po prostu tam przeskoczyć. Bo niestety, ale innej drogi szybszej nie ma. Wydawało mi się, że on był bliżej, że on był przy obozowisku piratów, ale najwyraźniej pomyliłem sobie osoby. Wam, powiedziałbym, że byłem wręcz niemal pewien, że on jest w obozowisku piratów i gdybym nie miał mapy, to mógłbym zachodzić naprawdę w głowę. Powiem wam, że natomiast są plusy tej mapy, nawet jeśli nie mielibyśmy zaznaczonego go X-em, prawda, jak teraz. Czyli nie byłoby możliwości takiego śledzenia misji dosyć łatwego, gdzie mamy od razu wszystko pokazane, to samo pokazanie, że ej, jest tutaj handlarz, tak? Czy ej, tutaj masz gościa, który ci czegoś może nauczyć, jest moim zdaniem wystarczające i autentycznie uważam, że to by nam bardzo, bardzo mogło pomóc. Na przykład właśnie w tym wypadku. Tak mówię, jestem gdzieś trochę rozdarty pomiędzy tym, jak Pirania to zrobiła. Moim zdaniem jest troszkę za łatwo, a z drugiej strony no, pomogło mi to w paru wypadkach, więc i na pewno usprawnię to, przyspieszy to gameplay, tylko że z jednej strony trochę odbiera, tak jak mówię, przy tej eksploracji, przy tym, żeby pamiętać takie rzeczy, a z drugiej spoko. Z drugiej spoko, bo dzięki temu wracając po 5 miesiącach nie mam problemu z tym, żeby ej, nie pamiętam, gdzie jest ten gość, tak? Czyli ej, nie pamiętam, co miałem zrobić. I mogę sobie automatycznie to, pum, gotowe, załatwione. Więc mówię, to jestem gdzieś w sferze pomiędzy, tak? I jest to fajne, jest to niefajne, zależy z której strony spojrzeć. Faruko sent me. He wants me to ask about rock crystal. Rock crystals? Faruko? Yes, of course. Here are the 5 crystals I managed to find. Oro. They were in a dark cave deep in the mountain here on Kila. I found them near a small spring. Excellent. Sporo. A co on mógł sprzedać w sumie? A, on miał te rzeczy i miał naszyjnik, ale on mnie akurat mało interesuje. Przepis na eliksir perswazji, to sobie kupię. Może się przydać. I w sumie tyle. No i, a czekajcie, tam widziałem jeszcze inne eliksiry, ale czy to nie są trwałe, okej. Okay. Mnie interesują. Jeśli nie ma ktoś, właśnie, jeśli ktoś wie, dajcie mi znać, moi drodzy, w komentarzach, czy ktoś ma może eliksiry, które są trwałe, czy ktoś po prostu może mi sprzedać trwałe eliksiry, które, wiecie, na stałe mi zwiększą daną umiejętność na przykład. Ja chyba wszystko poczytałem, poogarniałem w tym jego domu, więc można wracać w takim razie na statek. I stąd wybrać się. No właśnie, dobrą sprawę, moi drodzy, już teraz byśmy mogli płynąć na Kalador. Ale chciałbym to zrobić w kolejnym odcinku, po pierwsze dlatego, że będę miał łatwiejszą miniaturkę do zrobienia, bo nie będę musiał pamiętać, że ej, z tego odcinka muszę wziąć jeden fragment, a dwa dlatego, że mamy już 29 minut, więc troszeczkę krótszy odcinek, ale najwyżej następny przedłużę, albo po prostu któryś z kolejnych będzie nieco dłuższy o tę minutkę. Tak więc dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, stawcie suba, dajcie lajka, padniecie na Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału, a my sobie ustawimy, no w sumie dowolną misję, tak, bo i tak będziemy zwiedzali Kalador od początku. Do zobaczenia, do następnego i na razie.